Cześć, siemaneczko, witajcie, z tej strony The Dawid Gains. Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale z serii Od Starości do Nowości Farming Simulator 22. I witam was w tym odcineczku sierpnia. Skończył nam się lipiec, skończone zostały żniwa. Jak widzicie, ja już sobie pędzikiem z naszym siewnikiem cisnę na siewy rzepaku. Mówię, a tak sobie dzisiaj nie jak zawsze zaczniemy, tylko zaczniemy sobie z traski. 202 tysiące na naszym koncie. Troszeczkę pieniędzy było, bo no duże pole powstało rzepaku, zobaczycie sami, troszeczkę nowych planów jest, poprasowałem wszystko, pokosiłem, zaraz wam wszystko pokażę, tylko dojedziemy na pole i zaczniemy już siać, a ja będę przede wszystko omawiał. Na samym początku mam nadzieję, że łapeczkę w górę już macie zostawioną oraz subskrybujecie mój kanał, bo to naprawdę motywuje i teraz jak te odcinki datują codziennie, no to fajnie by było, jakbyście byli na bieżąco, także dzwoneczek możecie również zostawić. My sobie dojeżdżamy i jak widzicie, już tych drzew tutaj nie ma. Za nie zarobiłem bodajże około 45 tysięcy. Mówię, a to zawsze jakiś zarobek. Miałem jeszcze to pole kupować, no ale jeszcze tutaj ktoś, kto ma to pole, powiedział, że jeszcze tego nie sprzedaje. Także przez to na razie wyszło tak. Mamy tu piękne, wielkie pole. Jest tutaj 6 hektarów, także to jest nasze największe póki co pole. Siejemy sobie na nim rzepak i to jest jedyne pole rzepaku, które będziemy mieli. Ścieżek nie robię, bo postanowiłem, że na razie tych ścieżek nie robię, bo po prostu mało tych oprysków czy nawozu robię. Jak teraz będę miał te pola, to wtedy będę robił, ale i większe maszyny, na których ścieżek będzie mniej. My sobie tylko tu odpalimy. Ja sobie to odpalę, opuszczę, żeby nam to tutaj elegancko siało ten rzepaczek i możemy sobie ciśnąć. Czekajcie, damy sobie na B i niech on sobie ciśnie. To ja zrobiłem poza odcinkiem. Poza odcinkiem zostało dokończone właśnie obornik. Cały tutaj poszedł i troszeczkę jeszcze z tamtej kubki naszej poszło tego obornika. Skończyłem sobie koszenie pszenicy. Wykosiłem wszystkie jęczmienie, sprasowałem wszystkie pola, pozwoziłem te bele, także no robotki, a robotki było, tak szczerze, łącznie chyba przesiedziałem tutaj z 4 czy 5 godzin, żeby tego save'a ogarnąć. Wiadomo, jednego dnia co posiedziałem półtorej, innego dwie, innego trzy, no bo też są inne serie do ogarnięcia i nagrywania na bieżąco. Także akurat na Ostarowsi miałem troszeczkę jeden odcinek zapas, bo mogłem sobie to odpuścić. Ale to zaraz pogadamy, tylko czekajcie, ja sobie tutaj włączę tego GPS-a. Tutaj na jeden zrobi. Sobie tak jedziemy na to 6 i tak go pamiętam zawsze tu jest. I możemy sobie cisnąć. Także te 19 tutaj jeździć i już wam mówię, ile wszystkiego co my mamy. Wchodząc sobie tutaj w zakładkę. Mamy słomy, tu jest full. Za chwileczkę tam pójdę i wam pokażę. Pszenicy jest 63, prawie 64 już po przewinięciu. Rzepaku zostało 36. Już mąki całkiem sporo, ale rzepaku zrobił oleju rzepakowego. Także ja już sobie to wszystko tam poprzenosiłem pod naszą wiatkę. Dalej, w silosie mamy 183 tony jęczmienia i plus jeszcze trochę wsypane co do kur. Także mam nadzieję, że mi starczy na te dwa kurniki. Przez ten sezon powinno starczyć. Soje w ogóle, kurna, my soi nie sprzedali. Ja pierdoczę. Ja w czerwcu soi nie sprzedam. Zapomniałem. O mój ty Boże. No dobra, soja będzie musiała poczekać sobie do tego. Kolejny sezon. No i 60 tysięcy poszło. Jak teraz się dopiero kapłem, że my soi nie sprzedaliśmy. Ła Boże. Zapomniałem całkowicie o tym, ale dobra, to już pominijmy ten fakt. Nie spodziewałem się, że ja soi sprzedam, zapomniałem. No dobra, to na szczęście jest tylko tam zaledwie 60 tysięcy. Jakoś po prostu aż to mnie tak mocno tutaj nie boli, bo to nieduże pieniądze jak na naszą gospodarkę, co teraz tutaj mamy. Dalej, bo poszło, ile poszło na to pole, zaraz wam pokażę.
Na to poszło 115 plus te 50, co tam zarobiłem ze tych naszych drzew, no to tam 60 zapłaciłem za to pole tylko. Dokończyłem sobie słomy, mamy... Czekaj. W jęczmieniu wyszło 44 z tych w sierpniu kostek. Mamy tak, mamy załadowane pełną ciepłownię i tam w niej również są poukładane, ale to wszystko wam pokażę najwyżej, jak tam pójdę. Jeden transport na gospodę krów jest przywieziony, czyli tam 24, no i jeszcze dwa transporty pod wiatr, to znaczy kolejne 48, także łącznie gdzieś ze 100 kostek, czyli gdzieś tam 250 litrów, coś koło tego powinno być. No naprawdę areał mamy teraz wielki. Dzisiaj też sobie pojeździmy, można powiedzieć, takim ciągnikiem, który podejrzewam, że go tu kupię. Mówię, wezmę sobie go tu, takie powiedzmy, ale jeszcze testy przed tym, zanim sobie go zakupił. Zobaczycie go też wcześniej. Także bo po prostu nie miałem żadnego ciągnika, który bym zrobił sobie tą pracę, także przy talerzówce akurat sobie go ujrzycie. Bo nasz John Deere czeka sobie przy gnojowicy, bo mamy tyle tej gnojówki, że trzeba po prostu cisnąć i rozlewać. Także mamy tu podsiewacz, także przez to ja tych nawozów będę bardzo mało robił. No bo jak mamy tutaj podsiewacz, mamy gnojowicy pełną, także mi po prostu ten nawóz kupować nie opłaca. Jak jest tyle gnojówki, przez to tych nawozów w przypadku może razne nawozy i opis taki typowy jedności robię na polach, ale to raczej nie będzie na wiosnę czy coś w tym stylu. Co się jeszcze zmieniło? U zwierzątek prawie się rozmnożyły nam niedługo owieczki, także będzie full. Kurom będzie trzeba dosypać jeszcze jęczmienia. U nas zwierzątka za chwileczkę się rozmnożą te, no i tutaj mamy mleka o 54 tysiące litrów i jeszcze 40 tysięcy. Można powiedzieć tak zapisane jest tam gdzieś, powiedzmy, dane, więc 100 tysięcy tych litrów już mamy. Więc teraz no, na razie póki co mamy do sprzedania to wszystko, ale no nie za niedługi czas, tak jak mówię, będę chciał kupić sobie tą mleczarnię, żeby po prostu większy zysk troszeczkę był, żeby wejść w kolejne produkcje. No bo jak mam tyle tego mleka, no to według mnie ta mleczarnia będzie mi się opłacała, także możecie dać znać. Według was również się będzie opłacała, czy nie, bo według mnie myślę, że ta mleczarnia mi się po prostu opłaci. Dobra, tu nic nie jedzie, to czekam. Pan przejedzie. Elegancko, my sobie tutaj troszeczkę wyjedziemy, żeby teraz tego poprzeczniaka tutaj robić. No, raz tego nie wezmę, ale na dwa to zrobimy. No i ogólnie zaraz wam pokażę, jak pojadę na kolejnym przejeździe, jak to pole będzie wyglądało w przyszłym sezonie. Także łącznie ten kawałek, który tutaj będzie miał 7 coś hektarów w przyszłym sezonie, teraz ma 6 coś, więc no 7 hektarów, no to będzie całkiem już fajnie, według mnie naprawdę w porządeczku. Jak tu jęczmień zasiejemy, no to powiedzmy tutaj 100 ponad ton, to na spokojnie będę miał z tego kawałka gdzieś tam wtedy mieć 150 coś koło tego. Zostało tu rozwiezione wapno, przez to, że wymagało na niektórych kawałkach, także rozwiązał na całym tym polu. A to też troszeczkę tam pieniążków tam było. Ale no to już się mówi trudno. Trzeba po prostu tą pracę wykonać, jeżeli. Teraz przez to, że mamy ten tak siewnik, także jak będą jakieś szybkie siewy, to będę również po ściernisku od razu tym siał. Pytałem się Matiego, jak on miał ten siewnik. On mówi, że od razu sobie po ściernisku siał, także przez to mówię, że ja, jak on ma tutaj taką mocną talerzówkę, to ten rzepak po ściernisku można zrobić, a przez to, że to pole było łączone, tutaj głęboszowane i wszystko, to mówię, zatalerzuję sobie to wszystko i wtedy dopiero będzie, będę sobie siał. A tak na przykład, jak gdzie nie ma obornika, czy po prostu typowo po tym tatujemy, to będziemy siali prosto z grubej rury tym siewnikiem. No bo teraz już ta seria wchodzi na taki etap dużych maszyn, że trzeba, dobra, ja tutaj widzę sumpie, ma jeszcze sumpie moje ma skoszone, także ja sobie tylko tu mu nawinę lekko, jeszcze żadnego pisma tam nie wyślę, że mu po prostu nakręciłem na ściernisku. Robimy sobie na dwa razy poprzednie i już będziemy sobie
dalej i dalej będę wam pokazywał, jakie mam tutaj plany, bo plany się trochę zmieniło co do pól, które postanowiłem, bo nie chcę niszczyć wszystkich ugorów, które są, bo one też dają swój klimat. Teraz już nie niszczę żadnych ugorów, teraz będę typowo pola kupował i je po prostu łączył, czy tam dzielił pół, czy coś w tylu. Tu tylko połączyłem, bo mówię, tam było to pole, no i ten ugór mi tu przeszkadzał, więc to będzie idealnie jako jeden fajny kawałek. Nawet ta cyk i niech on sobie tutaj ciśnie, a ja już wam pokazuję, jak to pole będzie wyglądało. Będzie po prostu tak, cyk duże i tutaj cyk. Po prostu dwa takie wjazdy, mówię, no muszą zostać, nic na to nie poradzę, także tak te wjazdy tutaj zostaną. To do mojej karteczki, którą tutaj posiadam. I na tej karteczce mam napisane wydatki, mam wydatki na pola. I postanowiłem, że łąka będzie na polu 28. Będzie to pole. Nie będę tych ugorów tutaj niszczył. To z biegiem czasu, myślę, na następnym stronie zostało już w jedno pole połączone. Ale to sobie kupimy i tu zrobimy łąkę. Ono koszt ma tutaj 3,72, 200 tysięcy. Tu byśmy mieli 4 hektary, byśmy musieli dać 330. A tu mamy 3,70 i dajemy tylko 220, także 100 tysięcy będziemy zaoszczędzone bez tych 30 arów. No i te dwa pola sobie damy, a tą łąkę, która tutaj jest, dołączymy do tego kawałka. Taki jest tutaj plan. Zobaczymy, co z tego tutaj wyjdzie. Tak naprawdę, czy to będzie w porządku, czy nie. Według mnie tak, także dajcie znać, bo tak jak mówię, teraz w miarę staram się na bieżąco zrobić wszystko. Także wasze komentarze tutaj biorą tak jakby udział we wszystkim, także jakiś komentarz, wsparcie, co byście chcieli, żeby jeszcze się pojawiło, jakie produkcje, to możecie dać znać. Mamy tu już 11 minut odcinka, już się tak rozgadałem. Tu jak widzicie, tutaj sobie będziemy właśnie gnojowice rozlewać oraz sobie będziemy talerzowali właśnie na tym polu. Ja wam mówię, to są jedyne pole, na których jest już coś rzucone, a mam tyle tej gnojówki, tyle tego, że po to odcinku po prostu będę musiał sobie ogarnąć. No fajnie by było, teraz będę chciał postarać się jeszcze jakoś trochę tego czasu zorganizować, żeby zrobić te live'y. Wiem, mówiłem już wcześniej, ale no chcę zrobić, bo naprawdę jest tyle tego ogarniania, że na live'ach fajnie by było, pamiętaj, okay, tak samo to no, na teraz na sąsiadach, to jest ogarnianie, czy na wieśniakach, czy na od starości, to jest naprawdę tego ogarniania sporo. A tak to ja mogę na live'ach się powygłupiać, mogę wam tutaj jakieś maszyny większe powypożyczać, czy coś, po prostu ja to robię, to każdy wie, jak to się robi, żeby szybko ogarnąć Polsko tam dalej, jakoś w większych maszynach ładnie na odcinku nagrać, także jakoś można tutaj fajnie pobawić. Łyczek picia musi tutaj wlecieć, także wasze zdrowie, widzowie. Dobra, pięknie. Mam nadzieję, że teraz dźwięki, teraz ogólnie sobie poustawiałem takie opcje, że mogę sobie regulować. Osobno mam zawsze na przykład Matiego na Discordzie ścieżkę, farminga oraz swój głos, także mogę ze suwakami zawsze jakbym zapomniał tego podgłośnić, czy grę byłaby za głośno, czy ja bym był za głośno, coś, to zawsze teraz już mogę, a nie tak jak miałem na jednej ścieżce, to jak Mati był za głośno, a ja za cicho, no to jak ściszyłem Matiego, jak podgłośniłem siebie, to Mati był jeszcze za głośno, także no bez sensu. W ogóle nie wiem, czy ja jeździłem kiedykolwiek z tą otwartą z tyłu szybą, czy ja nie jeździłem zawsze tak, czy ja jeździłem, bo teraz jakoś teraz wsiadłem i mówię, kurde, no to się otwiera? Jakoś tak mega ładnie wygląda, czy on wcześniej był, to nie wiem, teraz mi się tak to dopiero oczy. Nie mam pojęcia. Gdzieś mamy tak 15 minutę, także jeszcze mamy 14, także jeszcze te dwa przejazdy może takiego tutaj, albo jeden zrobimy. Pracownika nie dopuszczam, tak jak widzicie, robimy pod kątem. Ja już sobie to poza odcinkiem zasieję i tyle. Mamy jeszcze teraz, skoczę na tą gnojowicę i na końcu sobie potalerzujemy już te ostatnie 15 minut, także 40 minut dzisiaj odcinka będzie, no ale tak jak 3 prace na tych większych maszynach, żeby cokolwiek tutaj zrobić fajnego, no to po te 15 minut przydałoby się tutaj robić. Fajnie, bo teraz jest fajna prędkość, fajna szerokość, więc bywa to na odcinkach. Jest to, jak widzicie, no mamy te 15 minut, a mamy tyle zrobione, także 40 minut byśmy to bez problemu całe zrobili. Ale tak jak mówię, na live są, będzie przyjdzie na to czas. Nie mogę się zebrać jakoś do tych live'ów, bo tutaj zawsze wypada, tak jak mówiłem, trochę czasu
Czasem gdzieś wyjeżdżam wieczorami, czasem po prostu z Matiem sobie gadamy, czasem po prostu jakoś planujemy odcinki czy coś w tym stylu, albo po prostu czasem po prostu siedzę i robię coś na dworze do 21:00, więc no tego czasu brakuje, chociaż są wakacje, a w ciągu tak dnia odpalać live'a, no to nie wiem, jak już to wypalić tak około 10:00 do 12:00, coś w tym stylu. Najlepiej live'a by było, jakby była jakaś pogoda zła, deszcz, białoby, nie wychodził, nikt nie jechał, to wtedy można live'a przez to światło, to akurat mi tutaj internet szpankować nie będzie. Dojedziemy sobie do końca i będziemy sobie kończyć te dzisiejsze tutaj siewy, bo tak jak mówię, no całkiem sporo wam tutaj pokazałem się, to starczy, no jeżeli chodzi o rzepak, ja sobie tutaj się następny odcinek prawdopodobnie jeszcze może też sierpień będzie, chociaż tego nie wiem, bo mówię, no jest jeszcze dużo tych prac, jeszcze jest te różne talerzowania. Orki też dawno nie było, chociaż ta orki to mi się nie spieszy, chociaż zobaczę, czy gdzieś mi tu pomaga ta orania. Nie, tylko wiadomo, te jazdy, no to tam i z tym, także no. Znaczy, muszę teraz powybierać pola, na przykład na tym nie było nic robione oprócz tego. Na tym właśnie postanowiłem, bo nic nie było rzadko robione, tylko było poszenie. Więc przez to takie pola teraz, przez to, że mam taki w miarę wybór, to muszę pola jakoś w miarę wybierać. Dobra, podnosimy i możemy sobie elegancko wjechać tutaj i zostawić ten zestaw. On niech sobie tutaj wjedzie pięknie, ładnie. My sobie zagasimy, zostawiamy i pięknie wsypamy do naszego John Deere'ka. Podprawiona już tutaj beczuszka z pełną laną gnojnicą. To jak nam tutaj braknie, to można jakoś sobie to ogarnąć. Dajmy sobie tak... nie wiem, 15, coś koło tego i możemy sobie to tutaj rozlewać. Także czekajcie, tylko podgłośnie, bo ten ciągnik akurat tu jest bardzo cicho. O! On jak nie ma oporu żadnego ani nic, no to jest dosyć cicho, więc sobie po prostu tak pojeździmy. O, te 15 myślę, że będzie tu w porządeczku, także pięknie pokoszone, tę gnojowicę trzeba tutaj rozlać. Raczej się na pola tak nie rozlewa gnojowicy, no ale ja po prostu mam jej tak dużo, że no muszę po prostu tą gnojówkę tutaj rozlać przez to, dlatego właśnie ta gnojowica jest tutaj rozlewana w ten, a nie inny sposób. Na łąki to tej gnojówki na nie schodzi dużo, teraz jak będę te 4 hektary łąki w jednym kawałku, no to tam można fajnie gnojowicę zrobić, też będę musiał myśleć nad wymianą beczki oraz rozrzutnika. No bo to są maszyny, które już stają małe jeszcze, no po te 8 czy one tam 9 metrów rzucają, mają mały zbiornik, to jak widzieliście, jak to rozrzucanie szło, że w jedną stronę i kawałek w drugiej i to było na tyle, więc no przez to fajnie będzie, jak my po prostu to w jakiś sposób lepiej ogarniemy, jak widzimy, no, wiemy te 15, to tego dawkowania nie ma, nie, tylko aktywy pod tą dawkę, ale no to tego to ja tutaj nie chcę, bo no w sumie te też bym mógł, tylko że o wiele wolniej pojadę. Przez to tego tutaj nie chcę odpalać ani nic. Teraz jest od... jakoś fajnie tutaj stawi. Stali. O, coś takiego. Jak dobrze pamiętam, 144 to chyba było. Idealnie, także o, teraz tam widać gnojówka będzie zrobana. Raczej nam się nie uda dojechać z tego, co tu widzę, żeby wyjechać do tego, ale to tyle, ten kawałek to już się tutaj cofniemy, no i teraz za chwilę polatamy, zobaczymy jak to też szybko nam tutaj pójdzie. Oj, gdzie ja przejechałem ten, jechałem nawet, dobra, tak, o, pięknie, no i idealnie to można powiedzieć, dobra, rozlane, lecimy się napełnić kolejny zestaw, no jedno kółko nawet nie i jak widzicie 14 tysięcy nie ma. Czekajcie, teraz jak to się robiło? Jak ja kliknę R, to ja nie mogę chyba, tylko ją im muszę wyładować. Chyba tak. Chyba i to szło. Teraz ona chyba poszło. Dobra. A, dobra, działa pięknie. Dobra. Teraz tak, skoczymy sobie. No ale pięknie widzicie, z daleka widać tą ciemną w miarę teksturę. Teraz skoczymy. Tak jest rzucany z tego. Dobra. Sobie tutaj nawiniemy. To ten i już sobie przejazdy
elegancko tykać. Piękny tyk, odpalamy i lecimy sobie sobie znów, może trochę do środeczka sobie pojeździmy, pięknie, ładnie, tak to można, można lecieć. Tu troszeczkę gnoju paruje, ale no trzeba będzie umyć jeszcze te maszyny, bo tyle tej roboty, w ogóle ten nowy traktor, co będzie tak ubrudzony, więc będę musiał porować, bo to w poborniku będziemy talerzować, to naprawdę mega się ubrudzi, ale mega fajny jest, fajnie będzie tu pasował, także taka może zapowiedź, jaki tutaj traktor będę miał. Chociaż chyba, że wyjdzie coś fajniejszego jeszcze. Też mam w głowie dwa, mam Maseja i mam tego Deutsche Fahra, który właśnie zobaczycie. Także zobaczymy, co postanowię i kupię. Kombaj też jeszcze w 100%, jednak nie wiem, który wezmę, bo też mam dwa w głowie. Tak jak mówię, są tutaj od tego takie odcinki, można zrobić testy jakiegoś ciągnika, który tutaj po prostu później kupię, który mi na odcinku fajnie po prostu będzie pasował. Także no tak to tutaj wygląda. Znaczy, ile tej gnojówki mi się uda na tym tutaj wydać. Fajnie, żeby było jakby więcej. Ja coś czuję, że dzisiaj moje gardło to siądzie. Jak ja mam po prostu nagrania jeszcze. Do nagrania mam jeszcze dzisiaj jednych wieśniaków, a do nagrania sąsiadów, a mamy 14. Nagrywaliśmy sąsiadów, ale oczywiście musiało czegoś tam po nie nagrywać i musimy nagrać to jeszcze raz. No i przed chwilą nagrywaliśmy do Matiego odcinek wieśniaków, także też coś tam było gadania i od razu Mati poszedł renderować, bo on to na dzisiaj ma. A ja mówię, to mam przyszykowanego save'a, to lecę sobie nagrać starości, więc przez to właśnie no moje gardło tutaj cały czas będę popijał, żeby jak najbardziej je tu utrzymać w dobrym stanie. Kurczę, no i nie wiem, czy to starczy. Gdyby tak, jakby udało się tak dojeżdżać w jedną i w drugą, to bym był zadowolony. Bo wtedy by było fajnie, też te kawałki będą coraz krótsze, więc powinno się teoretycznie udawać bez problemu. Teraz nam się uda. Tam się nie uda, zobaczymy. 7, 6, 5, 4, dobra, udało się. Pięknie. To się już tu wyleje, tak jak ma się wyleć, to niech się wyleje. No widzicie, w jedną, w drugą i ten, no po prostu wyleje wszystko, co mam z beczki tej tutaj i tyle będzie na odcinku. Mówię, no nie będę specjalnie jechał, żeby znów napełnić, a muszę to mieć odpalone. Także niech on sobie będzie tutaj cały czas odpalony. A ja sobie stawię tutaj elegancko. Dobra, dawaj. Tyk. Zaciśniemy sobie. Teraz tak, ten przejazd był zrobiony, to teraz musimy jechać gdzieś tutaj. Pięknie. I można sobie włączać i cisnąć. No, teraz będą krótsze te przejazdy teraz, więc powinno bez problemu już starczać jedną oraz drugą, także jeszcze ta beczka, jeszcze jedna i to będzie tyle tego, także do 30 minuty jakoś bez problemu się wyrobić. Czy my tu mamy niszczenie plonów? Ma być włączone, żeby tutaj sobie to fajnie wyglądało, jak sobie to obniszczamy. No i tak to ja mogę rozlewać, tak to mogę rozlewać, fajne. Jak się na dużych kawałkach jest, to idzie, bo się odpali tego GPS-a, tempomat, bieg. Można sobie bez problemu tutaj do was gadać, robić jakąś pracę, tam po prostu tutaj omawiać coś na escape'ie czy coś, coś w tym stylu. Zaraz jeszcze sobie escape'a wejdę, zobaczę, czy wszystko mam. Na pewno teraz ten kredyt w końcu spłacić, bo po prostu, no żeby ten kredyt zacząć w końcu spłacać, żeby wychodzić na zero, żeby był czysty zarobek już. Także kredycik mamy nadal te 500. Na razie tej stówki nie spłacałem, bo stwierdziłem, że jeszcze może się przydać do czegoś. Także na pewno po zimie spłacimy większą część, żeby po prostu już po zakupie pola 68 oraz pola 28, to są kawałki, 68 to jest to oraz 28 to jest to. Także po zakupie tych pola, w ogóle co tu jest za się. Soja? O, soja, a my to kupimy akurat. Ole będzie soi. My to kupimy. Nie, bo soja będzie teraz do koszenia. To jednak nie będzie. To jednak soi nie będzie, także
Zobaczymy, co później on zasiedzi, no bo ja mówię, ja to na wiosnę dopiero kupię te kawałki, czyli trawę są na wiosnę zasiejemy oraz właśnie na tym kawałku nowym, czyli na tym 68 również zasiejemy sobie coś na wiosnę, także może skoczą buraki albo kukurydza, no się zobaczy. Dobra, szybciuteczko, dawaj mi te ostatnie tutaj, co ci zostanie. Ile zostanie? O, 2000. Jazdunia. Także zrobimy sobie, no, zrobimy sobie jeszcze w jedną, w drugą. Podjadę na pełnię do końca i ile mi starczy, tyle już po prostu sobie do końca wylejemy. Jak już gdzieś braknie, to już się... trudno, dobra, cyk. Odpalamy i ogień. Na tłoki ciśniemy. Pięknie, ładnie. Można rozlewać. Także to już będziemy mieli, jak to z nawiezieniem wygląda na polach. Mamy tak, tu będzie 50%, tu jest 50%. Tu zasiejemy ten kawałek i będzie 50% i ten zasieje sobie bez tego chyba podsiewacza, żeby tutaj wyszło, albo zobaczę. No i tu jest 0, tu jest na razie full, tu jest 0, tu jest koszą, tu jest... Dobra. Teraz cyk robimy, nakręcamy to sobie. Na pewno myślę, zastanawiam się nad tego małego tutaj kawałka, żeby to połączyć, żeby móc sobie już na tym tutaj elegancko nakręcać, bo ten kawałek to ile tam będzie był, no, noście ten. Tego ugoru tam z tyłu nie chcę niszczyć, bo mówię, no mógłbym, ale po co. Także no tak to tutaj będzie teraz. Tego tutaj kawałka, tej łąki, teoretycznie mógłbym ją kupić i ten rozwalić ten, można rzec tak, rozwalić ten tutaj przejazd, albo po prostu są tu przejazdy i na tych przejazdach chcę przejeżdżać i tyle, także to jeszcze muszę się zastanowić, zobaczymy jak to będzie z pieniędzmi po zimie. Na pewno za soję dostaniemy teraz więcej, no teraz soję nie sprzedałem, to w czerwcu kolejnym sprzedam soję. Teraz tego sezonu oraz tamtego, także zobaczymy jak to będzie. Także soja to będą ostatnie żniwa naszego dojczwara. Później już będzie nowy kombaj, także trochę nakosił, troszeczkę nie, także no ile nakosił, tyle po prostu nakosił. Dobra, to wygasimy. No do 30 minut, tak jak mówiłem, że się wyrobi akurat te 8 ostatnie zostało do wylania, także prawie mamy tutaj całe to pole, będziemy mieli zawiezione. Tyk. Damy i odpalamy i lecimy sobie z tym. Mamy tu jeszcze tak 3 przejazdy, myślę, że sobie na tej beczuszce zrobimy na spokojnie. No patrzcie, no całe pole prawie zrobimy, także ja tutaj jeszcze jedną beczkę będę musiał pewnie gdzieś przywieźć i idealnie to pójdzie na to pole. 40 beczka, czyli 54 tysiące litrów. A tutaj w kawałku na oko jest 1,7, no jest 2 hektary. Czyli gdzieś z 50 tysięcy litrów idzie na 2 hektary, gdzieś 25 tysięcy litrów idzie na hektar. Coś koło tego można sobie to jakoś tam wyliczyć, jakbyśmy chcieli. Mamy tej gnojówki, ja wam powiem, patrz. Mamy tak, tu jeszcze 16. Tu 75 oraz 100 tysięcy jeszcze w jednym baniaku, czyli łącznie jeszcze 200 tysięcy mamy tej gnojówki. Ja sobie tę gnojówkę oczywiście całą postaram się wylać pod odcinkami. Jak nie, no to po prostu będę musiał zapłacić za nawóz, jakby mi się nie chciało. A jak mi się będzie chciało, to po prostu porozlewam, żeby było to jakoś nawiezione. Łąki też są teraz do koszenia, także znów muszę je skosić tą jedną, więc no, odcinka raczej skosiano kosu nie dorobił, bo ciągle jakieś te sianokosy są. Mówię, jeden odcinek w sezonie jak sianokosu będzie, no to wystarczy, to tak według mnie to jest tak optymalnie akurat. No patrzcie, braknie nam gdzieś tutaj coś takiego, no ale to mówi się już po prostu tutaj trudno. Dobra, full wylane, także zostawiamy sobie to i siadamy do naszego dojczwara, którego sobie tutaj zostawiłem. Dojczwar 7250, 150-konny traktor. Naprawdę mega fajnie wygląda, patrzcie. No według mnie pasuje w końcu na automacie jakiś traktor. Ten też by mógł być na automacie, ale mówię, miałem jeszcze jakiś traktor na biegach. Tutaj akurat tego już
grał sobie normalnie na automacie, żeby się tutaj nie bawić. Jakoś naprawdę mega fajnie zrobiony Fendior Toychwar. Polecam każdemu. Oczywiście ten jest w tej wersji jeszcze wydany, ja tutaj nic nie zmieniłem w nim. 63 na godzinę, tak zobaczymy jak to w ogóle idzie. Zadnia oś amortyzowana, więc no, mięciutko, wysoko siedzimy, wszystko widać. No i w końcu był taki jakiś większy traktor, którym można by było również na przykład siewnika pociągnąć, na talerzówkę nim pociągnąć, ogólnie wszystko, to, bo on ma tyle samo koni, co nasz pęd, dokładnie o jednego konia ma więcej. No i jedzie, widzicie, w transporcie, pyk, szybciutko można sobie skoczyć 60 w transporcie, więc 250 tysięcy, chyba szykowaj na takiego pyka. No, postanowiłem, że coś tutaj postaram się ogarnąć, no ale zobaczymy, czy on się pojawi, czy inny, chociaż mi bardzo siadł do gustu, przez to jeszcze tutaj mówię, robię odcinek z tego wam pokazania, żeby zobaczyć waszą opinię, co wy na ten temat powiecie, jak wam się on w ogóle podoba, czy wam się spodoba, czy wam się po prostu nie spodoba. Także ja sobie tutaj skrincą fajnie, ładnie, dobra, powolutku, dobra, tu znaczy teraz to fajnie, jak już skręcamy tu. Pamiętam, jak to kiedyś było, należało do nas jedno pole, teraz to będą, kurwa, zaraz wszyscy należały do nas. No jest, jest fajnie. Jest fajnie, zrobimy sobie 6-metrowa, niedługo ta talerzówka będzie za mała, ale póki to jeszcze ją tutaj stawię, nie będę jeszcze jej wymieniał. Mam fajną w głowie, tylko że ona po prostu już wymaga dosyć sporego konia ze sobą. Także no przez to właśnie tak sobie tutaj będziemy patrzeć. 18, czemu on tak szybko idzie, czekajcie. Dobra, te 18. Jedzie. Dobra, poszedł, no. Fajnie na dźwięki, wszystko naprawdę ładnie ten Deutschwart tutaj pracuje. No i na tym automacie wam powiem, nawet nie brzmi źle. Nie brzmi źle, te fajne obroty tutaj się utrzymuje, jest w miarę dopasowany. Tak według mnie, zrobimy sobie tutaj poprzednika dwa razy i się gdzieś tam na środku przetniemy, że jakby jak najwięcej pracy tutaj zrobić. Do 40 minut gdzieś tu tą pracę porobimy i potem sobie po prostu już odcinek zakończę, bo to już mówię, ostatnią pracę sobie przygotuję dla naszego właśnie Deutschwara. Dobra, teraz elegancko opuszczamy i idziemy sobie dalej. Ładnie, no. Ja to można robić, ja to mogę robić bez problemu. Tak nic. To teraz jest 18. Nasz John Deere też to pociągnie. Tam lekki problem ma te 16, ale pociągnie. Tak. Ten Deutschwart fajnie by wyglądał z siewnikiem też. Tutaj na pewno te pamięki wyglądał. Ale żywko nie wygląda źle, ale jest fajnie, jest fajnie. Tu jeszcze mam kamienie do pozbierania, także jeżeli będzie czas, to jeszcze tym to nie pozbieram, a jeżeli czasu nie będzie, no to się to pozbiera po prostu w następnym sezonie, no bo to by musiała się tekstura na całym polu zmieniać, pole przelecieć. Także zobaczę, jak to będzie. To tak to mówię, talerzówka, teraz obornik sobie zatalerzuje tu elegancko, a bo tu jeszcze wapno będzie, no to sobie pozbieram te kamienie, bo muszę poza odcinkiem wapno dać i sobie skoczyć zbieraniem kamieni i tyle, także tak to tutaj u nas to wygląda. No dużo tego talerzowania sobie nie porobimy, no przez to, że to jest wielkie pole, no i nie wiadomo jak długo tego nie drał, tak jak mówię, jeszcze z 5 minut takiego tutaj porobimy. Myślałem nad kupnem tych pól tutaj, ale no nie chcę wszystkiego niszczyć, każdej drogi na tej mapie, bo w końcu idzie tak, że wszędzie, gdzie był przejazd, jest tylko moje pole, nic innego, także nie chcę tak łączyć, chcę gdzieś kupić pole obok pola i je tylko jedę i tyle. Więc tu na razie będziemy się w tą stronę, to pole zostanie takie jak już tutaj jest, raczej przy nim nic tutaj więcej grzebać na przykład nie będę. Dobra, cyk, do tyłu tutaj wycofamy elegancko, cyk, wętny też jest w miarę, drywny wam powiem, że chodzi o to, to zdrywny jest, moc swoją tutaj ma, no nówka, jak widzicie, no nówka, nie nówka, 15 motogodzin tam jakieś ma, no on jeździ tutaj po ludziach na testy jakieś czy coś, na pewno jakbyśmy brali, no to oczywiście nówkę
ze salonu, ale tak to właśnie jak tutaj dostałem troszeczkę lekko już po 15 motogodzinach przejechanego. Jedź, zawsze mi się tak dziwnie. Teraz jedzie. Może ja, no to my tu po przecinaku przejedziemy i może raz się tylko przetnę gdzieś. I to by było na tyle pewnie w tym odcinku, jak chodzi o to talerzowanie. No ale troszeczkę trzeba łyknąć, jeszcze talerzowanie pewnie sobie robię po jakimś ściernisku czy coś w tym stylu, czy ten traktor będzie wtedy jeszcze, to nie wiem, jak będzie to w sierpniu, to myślę, że jeszcze ten traktor by się tutaj u nas mógł pojawić, a tak to by się po prostu zobaczyło. Dobra, tyk, się podniosę, tu sobie elegancko nakręcimy i można sobie dalej, dobra. I ogień, no. O. Pięknie radyjko tutaj ogólnie, no fajne, dużo miejsca, przestronna kabina i ogólnie w środku on wygląda na takiego masywnego byka. Nie wygląda jakby miał tutaj 250 koni, ale ma pod sobą te 250 koni, więc silnik tutaj mocny akurat jest. Tak, dobra, zrobimy sobie ten jeszcze jeden poprzeczniak, teraz to jedziemy i wjedziemy gdzieś po prostu w środek, się przetniemy na GPS-ie, bo GPS o tym traktor również posiada, także teraz już większość maszyn do tego GPS-a będzie miało. Teoretycznie nasz Deutsch Farby nie miał, jeżeli chodzi o kombajn, ale no, już się mówi, trudno już takie maszyny, to już tego GPS-a w miarę można używać. Dobra, cyk, teraz razem dodajmy, gdzieś rozpiń, gdzieś tutaj. Bez środeczek akurat sobie, o, tutaj setniemy. Można i można cisnąć. Dawaj. Rozpędzaj się. No i poszedł środek. Także teraz już większość naszych maszyn jeździ na 18 na godzinę. Siewnikiem 19, 18, coś takiego. Tym można by było nawet szybciej, no ale to na odcinku to wiadomo. Żeby to jakoś wyglądało, to sobie to 18 standardowo pojeździmy. No i nieco patrzę wolno, zresztą patrzę może teraz szybciej. Rozrzutnikiem też trzeba jakoś patrzeć, z widzą, a tak to opuszczasz gaz, podłogę i się jedzie. Także tak to tutaj w ten sposób wygląda. Dwa przejazdy sobie zrobię i sobie tutaj kończę. Tak to tutaj fajnie. Mam nadzieję, że dzisiaj odcinek wypali, bo nie powiem, nawkurzyłem się bardzo dużo i będziemy musieli to nagrać jeszcze raz. Mam nadzieję, że to wszystko będzie w porządeczku, tam się nie odwali ani ni. Dobra, cyk, dobra, na dół i ogień na tłoki poszedł dalej, ale nie jest tym obciążnikiem, to on w ogóle jeszcze światła w ogóle jakie on tu ma. Jest jeszcze wersja z LEDowymi światłami, także ja muszę sobie to zobaczyć, na pewno jeszcze ma długie światła. O, one się nie wiem tutaj załączałem, wiem, no że o, widzi. Są takie fajne, długie jeszcze. No i koguciki, wiadomo, kierunki fajne też z przodu, jak i z tyłu są. I jak się do tyłu jedzie, to widzicie, załącza się, to co wam pokażę, jak dojadę do końca. Załącza się to po prostu taka lampeczka jeszcze, która więcej nam oświetla, jakbyśmy świateł nie włączyli. Także no, naprawdę mega fajnie nowo już ten traktor wygląda. Deutsch Farb 7250 TTV, coś tam. TTVHD, Agrot. Dokładnie. Także to tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że wam się spodobał ten odcineczek, że zostawiliście tutaj łapeczkę w górę, subika na kanale. Ja uciekam nagrywać dalej i przerzucać ten odcinek w jak można powiedzieć spiżarni odcinków. I jeszcze wam tylko pokażę, jak wstecznie się wbije, takie fajne, widzicie, tutaj światełka się zapalają. Także widzowie, ja wam pięknie dziękuję, łapeczkę mam nadzieję, że zostawiliście, subika również i trzymajcie się, do następnego odcinka, cześć!